Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakołka. Szanowni Państwo, dzisiejszym bohaterem naszego odcinka jest rower. Co roku przypominamy sobie w jednym magazynie o zasadach panujących na drodze dotyczącą ruchu rowerów, o samym rowerze, w co ma być wyposażony. I właśnie przyszła pora, żeby taki odcinek wyemitować dla Państwa. Dlatego też jestem nad zalewem Arkadia, gdzie tych rowerzystów można spotkać naprawdę dużo. A w czasach pandemii rower może się okazać jednym z najlepszych środków transportu. Zapraszam serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, rower. Świetny środek transportu, jak i rekreacji. I mamy z nim styczność tak naprawdę od dziecka. Chyba każdy z Państwa jako dziecko miał swój pierwszy rowerek wymarzony i rodzice uczyli nas jeździć. Automatycznie nabieramy też pewnych wiadomości dotyczących samych przepisów ruchu drogowego, gdyż jesteśmy uczestnikami tego ruchu, jeżdżąc na rowerze. I o tych przepisach warto przypomnieć i jednym z takich podstawowych przepisów jest to, że dziecko właśnie, poczynając od młodego rowerzysty, dziecku do 10 roku życia tak naprawdę powinno poruszać się na rowerze pod opieką osoby dorosłej. Drugą podstawową zasadą jest to, że poruszamy się po ścieżkach rowerowych. Jadąc rowerem, tych ścieżek jest na tą chwilę w naszym mieście naprawdę coraz więcej i chętnie korzystamy z tych ścieżek. Oczywiście są odstępstwa od tego, tych ścieżek może oczywiście nie być. Wtedy poruszamy się zgodnie z tym po drodze, możliwie jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, ewentualnie poboczem, jeżeli się nadaje oczywiście do jazdy. Nawet gdy nie ma ścieżek rowerowych, po chodniku rowerzysta również może się poruszać, no ale są pewne uwarunkowania ku temu. Chodnik musi mieć co najmniej 2 metry szerokości i na danym odcinku drogi prędkość maksymalna dozwolona dla pojazdów musi być większa niż 50 na godzinę, bądź też warunki pogodowe sprzyjające temu, że na samej jezdni jest niebezpiecznie, czyli jakiś ulewny deszcz, bardzo silny, porwisty wiatr, czy też mgła. Wtedy absolutnie rowerzysta ma prawo korzystać z chodnika. Oczywiście dostosowując prędkość, uwzględniającą to, że na chodniku są również piesi i ustępując pierwszeństwa pieszym. Rowerzysta również podczas przejazdu przez przejście dla pieszy, i tutaj właśnie specjalnie powiedziałem przejazdu, bo rowerzysta przejeżdżając przez normalne przejście dla pieszych powinien przeprowadzić rower, nie przejeżdżać tego przejścia rowerem. Oczywiście są przejścia, które również są wyznaczone dla rowerów. W takich sytuacjach jak najbardziej rowerzysta ma prawo również takie przejście przejechać. Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest to przewożenie dzieci na rowerach. Dzieci można wozić oczywiście na rowerze, do tego służą specjalne foteliki i z nich jest obowiązek korzystania i takie dzieci do 7 lat jak najbardziej możemy przewozić. Kolejnym aspektem, na którym warto się pokłonić, jest to samobezpieczeństwo rowerzysty. Wielu z Państwa się zastanawia zapewne, czy kask jest obowiązkowy podczas jazdy rowerem, kamizelka odblaskowa. Otóż przepisy nie wymagają tego. Mówimy tu o przepisach. Rowerzysta podczas jakiejkolwiek kolizji jest tak naprawdę tym niechronionym uczestnikiem ruchu. Także kask jak najbardziej warto wpajać młodym rowerzystom, żeby zakładali. Wtedy wejdzie to w nawyk, gdyż chrońmy tą głowę naszą, gdzie najważniejszy organ się znajduje. Kamizelka, choć
choć obowiązkowa dla osoby pieszej poza terenem zabudowanym, dla rowerzysty też skutkuje tym, że jest jeszcze lepiej widoczny nawet w dzień. Dużo wcześniej kierowca może dostrzec takiego po prostu rowerzystę. Kolejną sprawą oczywiście jest sam rower. Sam ten pojazd i stan techniczny roweru, którym się poruszamy. Według przepisów rower powinien posiadać przednie światło barwy białej bądź żółtej selektywnej. Może być to w formie migającego światła. Tylne światło barwy czerwonej, pozycyjne, migające. Powinien posiadać dzwonek lub inny sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku i jeden skutecznie sprawny hamulec. Tyle mówią przepisy. Także nic nie ma o jakichś błotnikach, stopkach rowerowych i tak dalej. Te podstawowe elementy rower każdy powinien posiadać. Jeszcze na chwilkę wrócę do przepisów dotyczących poruszania się samym pojazdem po drogach. Jeżeli rowerzysta porusza się po normalnie po jezdni, tak jak inne pojazdy, samochody, absolutnie obowiązują go te same przepisy ruchu drogowego, co i samochody. Żadne wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych nie zabronione. Też omijanie pojazdu, który się zatrzymał w celu ustąpienia pierwszeństwa dla pieszych, również jest niedozwolone. Dlatego też pamiętajmy, rower na ścieżce rowerowej ma swoje prawa, a na drogach publicznych obowiązują te same przepisy ruchu drogowego, co i kierowców samochodów. Szanowni Państwo, tych rowerzystów jest coraz więcej w naszym mieście. Jeszcze może nie jeszcze tak bardzo niewidoczne w tej chwili, ale już z dnia na dzień coraz więcej na drogach możemy zauważyć tego typu pojazdów. W lato będzie naprawdę gęsto, szczególnie w takich rejonach jak właśnie Zalew Arkadia, gdzie tych ścieżek jest mnóstwo i można sobie rekreacyjnie pojeździć. Sam pamiętam, bo też tutaj się wybieram często na przejażdżki, że naprawdę potrafi być tłok. I nasze zachowanie, czy też nawet prędkość, bo rowerzysta też potrafi się do niezłej prędkości rozpędzić. Pamiętajmy, żebyśmy jeździli w taki sposób, aby w każdej chwili można było ten rower bezpiecznie zatrzymać. No i pamiętając o tym, że nie jesteśmy sami na tych ścieżkach. Rower jest tak naprawdę tym pojazdem bezszelestnym, także nie wiadomo, czy ktoś z tyłu za nami jedzie. Rozglądajmy się, miejmy te oczy tak dosłownie dookoła głowy. I tak podsumowując, szanowni Państwo, sezon rowerowy myślę, że już jest otwarty już tak od tygodnia co najmniej, bo ta pogoda i pozwala na to, żeby cieszyć się tą jazdą na rowerze, bo tak jak na wstępie magazynu mówiłem, jest to przyjemny sposób podróżowania i rekreacji. No ale też pamiętajmy, mówię, o stanie technicznym naszego pojazdu i tą podstawową wiedzę dotyczącą poruszania się rowerem musimy znać, gdyż to po prostu skutkuje tym, że tych incydentów, kolizji z rowerzystami po prostu będzie na pewno mniej. A niestety rowerzysta podczas kolizji naprawdę potrafi mocno ucierpieć. Pamiętajmy o kasku na głowie, ewentualnie kamizelce, abyśmy byli po prostu bezpieczniejsi na drodze. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.